Dla Lubinian będzie to kolejny z etapów przygotowań do nowego sezonu. W nadchodzących rozgrywkach Miedziowi chcą zapewnić sobie pewne utrzymanie. Taka klubu jest taka, żeby chłopcy, którzy chodzą do liceum sportowego, żeby to liceum promować. Automatycznie też klasa trzecia i druga tego roku szkolnego będzie rozgrywała mecze w juniorze. Myślę, że będą to środy bądź czwartki i rozgrywki drugoligowe tutaj, jeżeli chodzi o to, będzie rozgrywane, będą soboty, niedzielę. Natomiast celem, myślę, że celem podstawowym tutaj jest ogrywanie zawodników, to żeby ci zawodnicy, tak jak zawsze od lat mówiłem, dochodzili, przychodzili do ekstraklasy, wspomagali swoją osobą, gdzie się rozwijali się przy najlepszych zawodnikach w Polsce. Natomiast tutaj takim już konkretnym celem na drugą ligę to jest, myślę, że trzeba sobie zresztą powiedzieć, utrzymanie w tej drugiej lidze tak młodymi zawodnikami, ogrywanie tych zawodników z lepszymi zawodnikami starszymi, bardziej doświadczonymi, co będzie owocowało też w rozgrywkach juniorskich, mam nadzieję, że centralnych. Spotkanie Zagłębia z dziewiątką Legnica rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali RCS-u przy ulicy Legnickiej w Lubinie.